Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii ModCraft. Dzisiaj pomyślałem sobie, że zajmiemy się dosyć ciekawą sprawą z modu Equivalent Exchange, a mianowicie tymi niektórymi amuletami. Jeżeli wytrzymujemy na to amulety, pierścieniami typu... No, na przykład moim celem na dzisiaj jest ten pierścień. On, o ile dobrze pamiętam, pozwala latać. Jest troszeczkę drogi, ale damy radę. Na początku musimy zrobić Iron Band, czyli to jest, można powiedzieć, taki pierścień podstawowy, na którego bazie będziemy robić kolejne. Ale przedtem muszę zrobić coś takiego. Chciałbym zrobić, za pomocą tego będę mógł wylewać lawy ile chcę i kiedy chcę. Czyli potrzebuję do tego 6 wiaderek lawy plus 3 czarne materie. Myślę, że będzie mnie spokojnie stać na to. 3 czarne materie. Czy ja wiadro lawy tutaj mam? Chyba nie. To zaraz będę miał. Chodźmy tutaj. Siema. Gdzieś tutaj się pozbędziemy tej wody. Ups. Powiem wam, że wracając z poprzednim odcinka, z poprzedniego odcinka właściwie, z tego miejsca, gdzie byliśmy w dungeonie. Gdzieś tu miałem jeziorko z lawą, tam jest. Bardzo niedaleko mnie, właściwie tam jest taka jakby szczelina. Tam zobaczyłem coś niesamowitego i ja wiem, że ja tam, w tamtym kierunku będę rozwijał bazę, a za chwilę wam pokażę zresztą. Na początku miałem całą górę tak zamieszkać, ale jednak będę szedł w prawo. Tu będzie pokój i całe mieszkanko, cały kompleks będę prowadził w prawo. A dlaczego? Na koniec odcinka wam pokażę, co tam wspaniałego zobaczyłem. Coś pięknego. Coś niesamowitego. Naprawdę. To jest idealne miejsce. Szkoda, że takie rzeczy się w normalnym Minecraftie nie generują. A mogłyby. Takie spektakularne rzeczy. Tylko fajnie będzie można to oszklić, ale zobaczycie, o co chodzi. Nie będę wam mówił. Teraz. Dobra, chodźmy tutaj. I zróbmy... Jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś teraz przywinął na koniec odcinka. Żeby właśnie zobaczyć, o czym mówię. Ciekawe. Okej, robimy coś takiego. I dziękuję bardzo. Czyli to powinno działać tak, że wylewa lawę. Albo nie wylewa, ale po prostu nie potrzebuje wiaderek lawy chyba. No nie wiem. Nie pamiętam, jak to działało, szczerze mówiąc. Cholera, no. Czy to nie było czasem, że jak na przykład źródełko wody było... No na nie wylałem, to wtedy się wylewało coś takiego? Nie wiem, zobaczymy. Może się trochę najeść. Okej. Okay. Do obsydian się tworzył? Nie. Nie pamiętam, czekajcie, może G coś się używało, nie? V, B, M, N, nie. No nie, nie pamiętam. Chyba on tylko do craftingu mi służy. Ale dobrze, no nie będę się pierniczył teraz z wiaderkami lawy, a w razie co to mogę go sobie z powrotem wrzucić i EMC odzyskam. W całe EMC, bo tam prowizji nikt nie bierze. To nie z Valve. To jest magia. Magic. Tak więc robimy kolejny. Potrzebujemy ten, świetnie to. Potrzebujemy żelaza. Troszeczkę. O. I zrobimy sobie troszeczkę tych Iron Bandów. Dobrze, jest 8. I teraz troszeczkę się wykosztuję. 4. A tam stać mnie. Tu gdzieś piórka powinienem mieć. Mam. Uwaga, to jest historyczna chwila. Ja kiedyś błagałem Mojang w myślach i ogólnie, żeby dodali coś podobnego. Coś sądzi spełniło taką funkcję. A co dodali? Elytry. Czekajcie. Jak to się latało? G, V, C. Kleinstara chyba muszę mieć. I ona tą energię lata, tak? Kleinstar. Tak mi się coś wydaje. Kleinstar, no właśnie. Tak mi się coś przedstawia. Naprawdę nie przygotowałem się przed odcinkiem, zapomniałem.
Dopiero teraz jak patrzę, coś się tak świeci, jakby chciała, nie mogło. I to chyba jednak będzie to. Gdzie mam te węgielki? Nie nauczyłem tych takich tańszych? Dobrze. To zrobimy coś takiego. Okej, okay, nauczę od razu. I dziękuję. Oddawaj. Żeby zrobić Kleinstara, to potrzebuję 8 i diamencik w środku. Okej. I czym to się ładowało? Czekajcie. To się chyba w kondensatorach ładowało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś tu miałem jeden kondensator. Jest. Znaczy kolektor. Tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czekajcie, może tu. Dobrze, to energia słoneczna będzie się ładowała. Tutaj troszeczkę glowstone'ów wezmę. Ich będzie na razie 5. To walnę tutaj. Tu. No. Chyba to nie tak się robiło. Nie no. Ładować się ładuje. Czy mogę coś tu dać? Żeby coś szybciej się ładowało? Nie. Chyba, że to tu się daje. Albo tu. Minecrafta mi skraszowało. Dobrze, już jestem. Chyba wiem, w czym problem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak troszeczkę zobaczyłem i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ale ja chyba potrzebuję coś takiego. No właśnie. Chyba za pomocą tego się ładuje. Bo potrzebuję obsydian, szkło i blok diamentu. Za pomocą tego chyba się ładuje Kleinstara. Obsidian. Dobra, wezmę stały stack. Eps, nie to. I co? I szkło. Otóż to. Okej, dziękuję bardzo. I Kleinstara. Nie, w ogóle jeszcze nie wykraftowałem tego Kleinstara? Nie, ja kraftowałem go. Gdzie on jest? A, dobra, tu zostawię go chyba. Tylko mi nie mówcie, że on mi się zamienił na ten węgiel. Ja pierniczę. Dobra, na szczęście taki drogi nie był. Tylko zrobimy to takie Kleinstar Viewer. To one są dosyć drogie. No ale. Dobra, 8 mam. Jeden diamond. Ja jeszcze jestem, myślę, o to chodzi, to w miarę przyzwoicie bogaty. Dobra. I teraz robimy coś takiego. Tutaj tak. I na przykład dajmy na to. Trzy diamenciki, tak? I to powinno. Tak. No to czaję. Może inaczej się ładuje te Kleinstary? Naprawdę nie pamiętam. Coś mi się też tak jakby przypomina, że tutaj można było ładować. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Dobra, nieważne. Nieważne! O Jezus. Zacząłem cię teraz, mogę latać. Nie? Mogę! Juhu! Juhu! Ja latam! I chyba do tego Kleinstara nie potrzebowałem. Jednak potrzebowałem! No to wychodzi, że potrzebuję jednak Kleinstara. Albo? Albo nie, czekajcie, czekajcie, bo ja nie jestem pewien, jak to działa. Stąd mi ubywa? Teraz zobaczę.
My latamy. Ojej. To jest wspaniałe. Troszeczkę nam energii z Clanstera ubywa, ale co tam stać nas? Normalnie jak na Creative się lata. Tylko że na survivalu. Ale żeby spaść, to... chroni mnie od upadku. Patrzcie, ono się zmienia. Mogę sobie zmienić na niebieski. Nie wiem jeszcze, czego są te tryby. Dobrze. To teraz sobie jeszcze... odpalę to i zobaczcie, co wspaniałego tu odkryłem. Mniej więcej w tym kierunku chyba swoją bazę będę kierował. Jakoś może tutaj jako zrobię wejście, nie wiem, jeszcze. Ale ja na pewno tutaj chcę mieć swoją bazę, zobaczcie. Wow, czy to nie wygląda wspaniale? Zobaczcie tutaj. Przecież to jest piękne. Tutaj fajnie byłoby zrobić taki pokój oszklony. God damn it, to jest piękne. Robi wrażenie, kurde, robi wrażenie. Tu mam jakiś lasek. Teraz to... z tym pierścieniem to ja wszędzie się teraz dostanę. Wow. Ja latam. Tu mamy wilczki. No ale z pewnością gdzieś tutaj właśnie się pobuduję. No dosyć duża by musiała być ta baza. Ale może tam jakieś. Zrobię sobie po prostu jakiś taki pokoik oszklony. Wow. No lepiej trafić nie mogłem z pewnością. I tak spróbuję sobie to rozplanować. Tu mniej więcej będzie taki salonik. O. Może nawet tu. Tu będą jakieś mogły być przejścia takie oszklone, takie tuby jakby. Tu będzie jakiś mógł być pokoik. Tu kolejne takie przejścia. Wow. Cholera, będzie troszeczkę tutaj roboty, ale myślę, że będzie warto. Dobrze, to byłoby na dziś na tyle. Dzięki za obejrzenie. Piszcie, jak wam się to wszystko podoba. Mnie bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro. O godzinie 12. Na razie, trzymajcie się i cześć. Ja latam!